Anna podejrzewa, że Dariusz poprosi ją wkrótce, żeby z nim zamieszkała. Postanowiła powoli przyszykować dom partnera, któremu przez ostatnie lata brakowało kobiecej ręki. Kamil? Tak? Chodź na chwilkę. Co ona robi? O cholera. Ej, ej, ej! Co ty wyprawiasz? Iwona, policja! Ania? Iwona? Co ty tutaj robisz? Muszę się jakoś zemścić na tym palancie. Każda kobieta by zrobiła to samo na moim miejscu. Ale na kim ty chcesz się mścić? Na Darku. Pewnie się zdziwisz, ale mieliśmy romans. Co? Nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Darek mówił, że miałby kłopoty, gdyby to wypłynęło, więc się kryliśmy. A teraz się okazuje, że on się zaręczył z jakąś inną babą i od tak ze mną zerwał. Najchętniej cały dom bym mu spaliła. To jakaś wariatka. Dzwonię do ojca i na policję. Czekaj, od kiedy miałaś z nim ten romans? Drugiego tygodnia mojej pracy. Wczoraj minęło 10 miesięcy. A ty co tu robisz? Jakieś papiery mu przywiozłaś? Chodź. Lepiej jak już sobie pójdziesz stąd. Chodź. Ale Aniu! Kamil, proszę. Nie chcesz chyba wylądować w areszcie. No dobra. W porządku jesteś, wiesz? Idź. Ta wariatka miałaby mieć romans z moim ojcem? Przecież to jest jakiś absurd! Darek miał dwie kochanki na dwóch piętrach urzędu. I to dlatego znalazł mi pracę. Nie mogłam powiedzieć Iwonie, że to ja jestem ta inna baba. To byłoby zbyt upokarzające. Zszokowana wyznaniem koleżanki Anna postanowiła od razu jechać do urzędu, żeby rozmówić się z Dariuszem. Wiedziałem, że przyjdziesz. Kamil do mnie dzwonił. I co, jesteś z ciebie zadowolony? Aniu, zrozum. Poznałem ciebie, potem poznałem Iwonę. Długo nie mogłem się zdecydować na jedną z was, no ale w końcu to zrobiłem. Zerwałem z nią i wybrałem ciebie. Przecież to jednoznaczna deklaracja. Przecież jesteśmy zaręczeni. Nie, nie jesteśmy. Zabieraj swój pierścionek! Ale Aniu... Porozmawiajmy na spokojnie, dobrze? Zamknij się już! Powiem wszystkim w urzędzie, co nam zrobiłeś i jaki z ciebie gnojek. Napiszę na ciebie donos. I ciekawe, jak wszyscy zareagują na naczelnika, który podrywa urzędniczki. Ania, proszę cię, ja rozumiem, że masz do mnie żal, ale daj mi proszę jeszcze jedną szansę. Nie zasłużyłeś na nią. Cześć! Wszystko zaczyna mi się teraz układać w głowie. Pewnie wtedy, kiedy mówił, że spędza wieczór z synem, jechał do niej. To, że wybrał mnie, nie ma teraz dla mnie żadnego znaczenia. W związku nie buduje się na oszustwie. Zawsze miałem słabość do młodszych kobiet, a po rozwodzie chciałem zrealizować swoje fantazje. Na początku to miały być niezobowiązujące romanse, ale one obie były takie cudowne, że zacząłem w to brnąć. A teraz straciłem je obie i jeszcze w pracy mogę mieć kłopoty.